tvpodkarpacie.pl. W meczu 31. kolejki polskiej hokej ligi w Sanockiej Arenie doszło do pojedynku Ciarko PBS Bank Kacha Sanok z HC GKS-em Katowice. Wtorkowy mecz oprócz wymiaru sportowego miał także wymiar charytatywny. Wzorem lodowisk NHL oraz lodowisk w Tychach, Krakowie czy Jastrzębiu, także sanoccy kibice mogli włączyć się do akcji Teddy Bear Toss. Polega ona na tym, że kibice po zdobytej pierwszej bramce swojego zespołu rzucają na tafle lodowiska przyniesione ze sobą pluszowe maskotki. Pluszaki przyniesione tego dnia do areny powędrowały na taflę już w 11 minucie spotkania. A wszystko za sprawą trafienia autorstwa Macieja Mermera. Wiele mówiono o tym, że efekt spadających na lód miśków jest piorunujący i faktycznie łezka się wokół kręci. Powiem szczerze, że radość tych dzieci, które otrzymają misie, tych rodzin, do których my dotrzemy z tymi misiami, na pewno będzie wielka. Warto było przyjść tu dzisiaj, przynieść misia, zobaczyć ten efekt. Chcę powiedzieć, dziękować wszystkim mieszkańcom Sanoka, wszystkim kibicom, którzy tutaj dzisiaj byli, ale także tym, którzy uczestniczą i wspierają działanie naszej fundacji tak na co dzień w różnych innych akcjach, które różnie podejmujemy. Dziś szczególnie dziękuję władzom klubu, organizatorom tej akcji, którzy stanęli na wysokości zadania i w ten sposób przyczynili się do tego, żeby wywołać uśmiech na twarzach naszych podopiecznych i dzieciaków z naszego sanockiego szpitala. Dziękuję bardzo. W imieniu fundacji dziękujemy wszystkim sympatykom hokeja, dziękujemy przede wszystkim włodarzom naszego klubu, którzy pozwolili nam zorganizować tę akcję. Akcja przerosła wszelkie nasze oczekiwania. Tych miśków tu było tyle, że nie jestem w stanie ich nawet policzyć, ani sobie wyobrazić, ile tego wszystkiego jest. A tak naprawdę to nie jestem sobie w stanie wyobrazić tej radości, jaką będą miały dzieci, kiedy dostaną od nas te miśki. Dziękujemy wam wszystkim. Pozyskane w ten sposób zabawki zostały przekazane na rzecz Fundacji Czas Nadziei, która współpracuje z klubem hokejowym. Pluszaki zostaną podarowane podopiecznym fundacji oraz małym pacjentom sanockiego szpitala. Dziś Fundacja Czas Nadziei odebrała maskotki z klubu. Trwa ich liczenie, szacunkowo do dzieciaków trafi około 1000 pluszaków. Wróćmy jednak na lodową taflę. Gospodarze niewiele ponad 3 minuty mogli cieszyć się z prowadzenia. W 14 minucie pierwszej tercji do wyrównania doprowadził bowiem Marcin Słodczyk. Remisowa pierwsza tercja zapowiadała emocje w kolejnych odsłonach widowiska. Jak się ostatecznie okazało, to właśnie drugie 20 minut meczu było decydujące. Sanoczani już w 36 sekundzie ponownie wyszli na prowadzenie. Podanie zza bramki od Petra Szinagla na gola zamienił Samson Machbot. W 30 minucie spotkania w drużynie gości na ławkę kar powędrował Marcin Frączek za uderzanie kijem. Sanoczanie po raz trzeci w tym meczu otrzymali szansę gry w liczebnej przewadze. W tym przypadku powiedzenie do 3 razy sztuka jest jak najbardziej zasadne, bowiem już po 39 sekundach podopieczni Tomasza Demkowicza mogli cieszyć się z kolejnego trafienia. Nieprzypilnowany Antone Aquino bez problemu wjechał przed bramkę i wpakował gumę do świątyni strzeżonej przez Andrzeja Raszkę. W 35 minucie doszło do przepychanek na lodzie. Wszystko zaczęło się od faulu Michała Krokosza, rzucenie na bandę na Marku Strzyżowskim. Efektem starcia zawodników były kolejne wykluczenia dla Marka Strzyżowskiego oraz Pawła Kostromikina za nadmierną ostrość w grze. Gdy wydawało się, że syrena oznajmi koniec drugiej tercji, na 2 sekundy przed jej końcem katowiczan dobił Rafał Dudka. Bramkarz gości Andrzej Raszka zdołał powstrzymać Marcina Białego, jednak wobec dobitki defensora z Sanoka był już bezradny. I tak druga tercja zakończyła się zwycięstwem sanoczan 3-0. W trzeciej odsłonie kibice oglądali tylko jedną bramkę. Rozmiary porażki w końcówce meczu zmniejszył Marek Zukal, który pięknym strzałem w okienko bramki Mateusza Skrabalaka
ustalił wynik spotkania na 4-2. Myślę, że to jest najważniejsze, 3 punkty są, troszkę jesteśmy osłabieni, chłopcy chorują, którzy mają kontuzję, dlatego te zestawienia w składach w piątkach są różne, trener eksperymentuje trochę, ale najważniejsze zwycięstwo tej przegranej w Krakowie, już tam też walczyli mocno, ale się nie udało, a dzisiaj chcieliśmy za wszelką cenę wygrać i się udało. Myślę, że to był taki jeden z tych meczów ciężkich, tak nie szło, nie mogliśmy przejść tych bramek. No a Katowice są drużyną, która bardzo dobrze gra z kontry i na to się nastawili, no ale dzisiaj dobrze zagraliśmy w obronie, Mateusz bardzo dobrze zabronił, już można powiedzieć kolejny mecz, bo nabiera doświadczenia, myślę, że w przyszłości będzie mocnym punktem samochodu. Wydaje się, że 4-2 wynik nie jest duży, jednak gra, wydaje mi się, że byliśmy dużo lepszą drużyną w tym meczu, mieliśmy dużo więcej strzałów, dużo więcej okazji do strzelania bramki. Dużo bramek do pusty już nie wpadło, także można powiedzieć, że Katowice miały troszeczkę szczęścia, co nie można powiedzieć o nas, choćby przy tych dwóch bramkach, to mi się wydaje. Z meczu na mecz, no ja się czuję coraz lepiej, różnie bywa w Krakowie. Trener mnie ściągnął po jednym moim błędzie, tam z obrońcami też troszeczkę musieliśmy porozmawiać na ten temat, ale dzisiaj już dalej czuć było pomoc, już mogłem spokojnie krążki przykrywać. I tak jak powiedziałem już kiedyś, dopóki John będzie kontuzjowany, póki będzie niezdolny do gry, będę grał, będę się tym cieszył i fajnie, że kolejne 3 punkty mamy. Zwycięstwo w obliczu porażki Krakowi z Jastrzębiem pozwoliło Sanoczanom wskoczyć na fotel wicelidera polskiej hokej ligi. tvpodkarpacie.pl